Siema, siema. Kolejny odcinek. Dzisiaj jedziemy po gazebo. Jedziemy do B&Q. I będziemy chcieli, ja sobie wezmę coś na drogę, bo jestem świeżo po pracy. I chcę sobie coś znaleźć do jedzenia na ten czas, ale nie będzie. Mam przekąskę. Okej. Można lecieć. Wszyscy gotowi? Prawdopodobnie się nie zabierzemy, więc wtedy zostawię wszystkich gdzieś tam w sklepie, sobie pójdą pochodzić po sklepie. A my musimy tutaj zmieścić coś, co ma... Ile ma tego gazebo? 4x3 metra, nie? No, ale wiesz, ono może jest... Może jest tak spakowane, że będzie jakoś tam do zmieszczenia, zobaczymy. Ale to tego i małego wózeczka też nie brać? No nie, przecież ją w koszyk wrzucisz. Nie wiem, o czym mówisz. No dobra. Dobra. Jesteśmy gotowi, możemy jechać do B&Q, do Crew. Ja jestem w takim obuwiu w ogóle. Świeżo po pracy, nic się nawet nie przebieram, tylko po prostu będziemy jechać. Wiktor, powiedz cześć. Nie dup w nosie, ty. Dobra, gotowi? Tak. A wziąłeś swój portfel? No nie wziąłem portfela, musi być portfel. To weź go. Ja nie wiem, gdzie jest. Ja myślałem, że tutaj jest. Dobra, my będziemy jechali. Później atleta prawdopodobnie będzie tę gazę, bo skręcała w czasie, gdy ja będę w pracy, bo po tym jak wrócimy, nie będę miał na to czasu, jest dużo rzeczy do zrobienia z pszczołami, więc ściszę muzykę, więc będę musiał to zrobić. No i ale to jutro w dzień, nawet jak nie skręci tego gazebo, to jak przygotuję mi wszystko, to ja po pracy to poskręcam, bo powinienem mieć najbliższe kilka dni wolne od pszczół, więc powinno to wszystko bardzo dobrze wyjść. Wiktor gotowy? No i jesteśmy. Jest B&Q. Idziemy szukać. Podobno została ostatnia sztuka. Zobaczymy, czy nam się uda kupić i czy uda nam się zmieścić przede wszystkim. Masz portfel tam mój? Tak, wziąłem twój do swojej torebki, to masz swojego. Ale ta wie, gdzie jest mój portfel, nie? Zawsze. No, najważniejsze. Wiktor, zostaw to. To mi się jest. Dobra, i wchodzimy do środka i szukamy. Bierzemy to, co nasze. Pustki straszne. Ludzie wracają chyba z pracy, jeszcze nie trafili. No. Gazebo? Dokładnie? Tutaj stoi, tak to wygląda. Tutaj jest po 360 funtów i tyle, tak. I tyle za to chcieliśmy, nie? Wziąć. Pewnie to jest rozłożone. Zobaczmy, jak to wygląda. Powiem ci, że to żadnego dachu nie przeżyje. Powiem ci, że jest takie dosyć słabo wytrzymałe. Ogólnie patrzymy, jak to się huźda. I się rusza bardzo strasznie. To się rusza, ale no bo tu też jest, Adam, to jest na tyle jakiś tych, nie? To zobacz, to się jak rusza. Nie, to się nie rusza, Areta, bo Areta mówi, że to przez to, ale... Nie, one się po prostu całe... Byle jak przykręcone, nie? To taki deseczek. Całe się po prostu kołysze. Zobaczymy, czy to jest ich ostatnia sztuka, którą mają akurat. Czy mają... czy mają coś takiego już w pudełku i jakie to pudełko duże jest, bo to jest chyba najważniejsze, nie? No, powiem ci, że duży wiatr, naprawdę, Areta. To będzie miało problem. Trzeba byłoby to jeszcze jakoś przymocować w inny sposób. Czekaj, Wiktor. Tylko wiesz co, mi się wydaje, że to jest ostatnie to, co jest tutaj rozłożone. Czyli co, będziemy czekać, aż zdemontują? Ja czy mamy sobie sami to zdemontować? Pytać, nie? No dobra, my się zaraz dowiemy, o co chodzi i nawet znać. Arleta jeszcze myślała o takiej parasoli, ale nie, ja jestem przeciw. 175 funtów, taka? 175, no faktycznie cena jest... Te obciążniki. A, 25 obciążniki. Takie? 25 each, a ile ich jest? 4. No kurwa, i sobie myślili, że robi się kolejna stopa i robi się 275 funtów i zaraz się okaże jeszcze, że... No takie parasolki są drogie, nie? No. No, tak więc to... Bralibyście to, czy bralibyście tą parasolkę? Dobra, nacisnęliśmy guziczek i teoretycznie powinniśmy zaraz otrzymać jakąś pomoc. Ale ta jeszcze zobaczyła napis, że... tylko przez zamówienie. No zobaczymy, co się z tego wyjdzie. Nie musimy tego dzisiaj. Internet zamówić, to się nie dało. No, nie musimy tego dzisiaj dostać tak naprawdę. Jak dostaniemy to za kilka dni, to też nic nie szkodzi. Chcielibyśmy dostać to do weekendu, zanim znajomi przyjadą. Nie, Marta? Mateusz? No i rozmiar tego jest 3x4 metra, tak, Areta? No tak jest, 4x3 metra, tak więc spoko. Tylko że to, że tak się buja, to mnie troszeczkę przeraża. Wiecie, jak to się buja tutaj tak prawidłowo złożone, tak jak ja to złożę, to odleci. Nie, ale tutaj się nie bujają, Areta, deski. Tutaj się deski nie bujają i
Zobaczymy, zobaczymy. Ale jest idealne na nasz ganek. Jeszcze zanim czekamy na pomoc, to chcę zobaczyć, jak to się zwija. Spoko. W miarę prosto. Nie rób tak. Więc spoko. Sorry, to chyba nie będzie pomocy, nie? Dobra, przyszła do nas pani i idą sprawdzić, czy w ogóle mają, ale coś mi się wydaje, że nie będzie. Też mi się tak wydaje, nie? Że nie będzie nic. Niestety. Nie no, za 100 bierzemy, nie? Za 6 dych bierzemy to. Powystawowe, nawet czasami, jak za 6 dych to rozkręcę sobie. Tylko klucze niech mi dadzą. Pani była już u nas po raz drugi i ktoś się przed chwilą napisał na WhatsAppie, że gdzieś tam jednak jest. No i poszła sprawdzić. Jak nie, to będziemy, to po prostu to sobie odpuścimy chyba, albo będziemy jechać gdzie indziej. Ale będziemy już zamawiali online. Chcieliśmy to zamówić online na nasz adres, ale oczywiście na nasz adres jest napisane, że jest niedostępne. Dobra, byli u nas i mają. Jednak znaleźli i jest bardzo duże i dadzą nam metrówkę, zmierzymy sobie, czy nam się zmieści do samochodu, a pewnie się nam nie zmieści, bo przyjechaliśmy sobie w czwóreczkę. Wszyscy. Najwyżej ja jutro podjadę po tasami, tyle. Tak zrobimy. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Idę to zmierzyć, z tym, że problem jest taki, że nie dostałem rozmiarów pudełka, więc zmierzyłem sobie na razie na długość. Najdłuższy element tej budowli. No i dopiero teraz będę w stanie zobaczyć, czy to będzie w ogóle pasowało. Mamy tutaj samo 2,80 długości. No to podejrzewam, że nie wejdzie, że jutro będę musiał sam przyjechać. Ale zaraz zobaczymy. Dobra, zmierzmy sobie to. Sobie postawię kamerkę tutaj. O. Jaki jest plan na to? Że to nie wejdzie, po prostu. Taki jest plan. Bo mamy 2 foteliki z tyłu, więc teoretycznie nie wejdzie, ale sprawdzę, jaka jest długość. Wtedy przyjadę po prostu jutro i to odbiorę. Dobra, powiedzmy, że do gałki. No, może coś by sobie wymyślił. Można zaryzykować. Jak to zrobię pod dach, to wtedy powinno wejść. Mamy 2 foteliki z tyłu, ale pomyślałem sobie, że można jeden przecież walnąć do przodu. A jeszcze sprawdzę tą opcję. Tutaj mamy rozkładany ten podłokietnik. Waliłem go w ten sposób, tylko teraz nie wiem, czy ta długość będzie nam odpowiadała. Nie, powiem wam, że chyba nie ma co się porywać z motyką na księżyc, bo podejrzewam, że to będzie za szerokie, za wąskie. Jeszcze zmierzę sobie na wszelki wypadek, ile ma ten prześwit. 30 cm. I teraz spróbuję się dowiedzieć, w jakie jest najwęższe to pudełko, w którym miejscu i będziemy wtedy myśleć. Dobra, mamy. Wyszło duże pudło, ale bardzo wąskie, więc się powinno zmieścić do samochodu. Oczywiście bez zamknięcia tylnej klapy. I chyba jest bardzo ciężkie, ale na pewno będzie ciężkie, bo to jednak metal. Jakiś tam... Aluminium. Aluminium? No. Tak pisało? No to powiedzmy, że będzie trochę... To będzie aluminium, tego nie pomalujesz. Ale właśnie... Zaraz zobaczymy, będzie chwila prawdy, czy my to w ogóle zmieścimy do samochodu. Zaraz będziemy się cofać i... Właśnie, będziemy się zaraz cofać i prosić o dostawę. Nie, no dostawa była niedostępna na nasz adres, to akurat jest bolączka. Tutaj się zagadali. No, nie, no zobaczymy, czy Volvo jest pojemne. A byłaby przyczepka, byłby hak, byśmy się zmieścili bez najmniejszego problemu. A tak to niestety musimy cierpieć. Dobra, będziemy tak, pakowali najpierw dzieci i teoretycznie w tą wnękę powinno wejść, ale już ta wnęka tam między siedzeniami też powinno wejść. Ty, powinno wejść i nie powinno być wcale tak źle, jak mi się wydawało. Cudem jest to, że to pudełko jest tak wąskie, bo pani nam wcześniej pytałem się pani, jak jest szerokie pudełko, powiedziała, że coś takiego. Pamiętasz o domek muzyki? A to coś takiego. Jak? No też tak to przecież obładowanie, pamiętasz? No coś było, no to wtedy faktycznie też wyglądało komicie. A to w sumie nawet jest gdzieś na odcinku chyba, nie? Musiałbym sobie przypomnieć. Widzicie, jak dobrze tego chyba nagrywamy. Mamy pamiątki, jakich mało. Teraz zapinamy dzieci. Teraz pewnie nam ktoś dowali, że to bardzo mocno nie tak, jak powinno się wozić, ale trudno. Mieliśmy opcję, żeby jedno z nas jechało, znaczy żeby jedno z nas zabrało dzieci i jechało do domu, znaczy żebyśmy wszyscy jechali, a jedno wróciło, o tak. Ale postanowiliśmy trochę zaoszczędzić czas.
kosztem bezpieczeństwa. Nie, no chyba nie. Nie powinno być źle, tak naprawdę to bardzo stabilnie. Jedyne co może się stać, to może nam polecieć do przodu i gdzieś w biegi uderzyć i wcisnąć nam postój, tak więc no nic takiego. Zaraz zobaczymy jak ciężkie to jest, zaraz zobaczę. No ciężkie jest faktycznie, ale w dwójkę powinniśmy spokojnie dać radę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, ja idę odłożyć telefon do przodu. Będzie widać jak pakujemy. Weź sobie odłóż sobie torebkę, a ja sobie ustawię telefon. Dobra, próbujemy. Podnieść tam, czekaj, tak oddamy tutaj. Teraz to podniesiemy i będziemy to wsuwać. Ale samochód siada. Weź Wiktorek głowę, zabierz. Weź głowę, bo ci uciechamy. Dobra. Muszę sprawdzić, czy biegi będę mógł w stanie zmieniać. Jeszcze będę mógł, weź popchaj jeszcze trochę do przodu. Dobra, stój. No i coś takiego musielibyśmy sobie w ogóle zobaczyć, jak jest osrane. Cały karton jest osrany przez jakieś ptaki. No i teraz tylko wystarczy zamknąć tak naprawdę bagażnik i jesteśmy. Dobra, teraz muszę obmyśleć plan, jak to przyczepić i mamy nawet oczko przygotowane. I tak to by wyglądało. Będzie? No będzie, zobacz, tutaj jest takie oczko. Tak, i tutaj mamy coś takiego i teoretycznie bardziej muszę uważać się nie jak będę hamował, tylko jak będę przyspieszał. Wiesz co? Prawie byśmy byli w ogóle w stanie zamknąć nawet. Coś takiego, tylko teraz musimy naciągnąć. Bo jakby to, bo już jest luźne. To wtedy by się wszystkie siedzenia służyło, to może bardziej by to gdzieś na łuku. Dobra, ja sobie to... Poczekaj mi telefon, tak żeby ten... Tak było, no. Dobra, ja sobie to zrobię tak jeszcze, żeby zrobić trochę więcej tego natprężenia. Coś takiego? No nie jest źle, może jeszcze tak zrobimy. Teraz będzie chyba za dużo. Nie, powinienem się... Dobra, coś takiego. Teraz jest tutaj bezpieczne, bo przy jakimś raptownym przyspieszeniu, w razie bym się zapomniał, to nie wyleci, bo haczy, nie? A tam, no to nam tylko w tą deskę wali, więc dobra. Nie strzeliła, nie. Więc walimy. Ninka nie powinna strzelić, jak coś to mamy zapas. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj jeszcze. Jakie przyciski nam przełącza? Prawie żadnych. Tak wygląda to z przodu. I tak to jest okupczone, jak wam pokazywałem. Było w jakimś dziwnym magazynie i zobaczcie, z czym musimy jechać. Mogliby chociaż wytrzeć tak swoją drogą. Biegi mogę spokojnie zmieniać. Już nie wygląda na to, że mogę je spokojnie zmieniać, to zobaczcie, jest przestrzeń. I co? Będziemy uciekać. A ten retasol dzisiaj jeszcze doskładasz? Czemu nie? Dobra, lecimy do domu. Wieczór długi. Ta zdecydowała, znaczy ja zdecydowałem, razem zdecydowaliśmy, że idzie Aleta szybko na McDonalda. A Wiktor chce ice creamy, ale ice creamów nie ma, Wiktor. Weź mu loda, czy... No dobra, weź mu tego loda. A frytki chcesz, czy nie? Nie będzie, ale frytki będą w zestawie. No, i Wiktor na pewno tego nie zje, ale co chciałem powiedzieć, nie jem, żeby nie było, nie jem nic takiego z McDonalda, jem tylko kotleta, bo jakiś czas temu, dzięki temu też tutaj co widzicie, to jest CGM tak zwany, to używają głównie cukrzycy, ja cukrzykiem nie jestem, może zgaszę samochód. Chodzi o to, że to służy do tego, żeby sprawdzać poziom glukozy we krwi. Ja tam jakby gdzieś tam mam wykrytą insulinooporność i postanowiłem go sobie zamontować, żeby sprawdzić jak działają na mnie różnego rodzaju posiłki. I na przykład ja jestem na diecie ketogenicznej i chcę zobaczyć na przykład co jest tam powiedzmy oszukane. Kupujemy czasami jakieś mięso i jest jakimiś wypełniaczami napełnione, no i wtedy okazuje się, że jest tam jednak trochę cukru. Okazało się, że w McDonaldzie faktycznie w opisie mają, że wołowina... Wiktor, możesz być cicho na chwilę? Że wołowina jest faktycznie wołowiną. I tak przynajmniej oni napisali, no i później po tym jak zjadłem tego kotleta, sprawdziłem co mi pokazuje na aplikacja, jak chcecie to wam gdzieś nawet udostępnię, jak to wygląda, po prostu jest taki wykres i pokazuje wam po każdym posiłku, jak ten cukier wam idzie do góry, spada i tak dalej, i mówi co musicie poprawić. I co chciałem powiedzieć, i tak, i okazało się, że faktycznie po tym burgerze, ja po prostu biorę jakby bez bułki, tylko biorę burgera, tą sałatkę i te serki, co tam są, i te serki jeszcze mogą być
trochę, wiecie, podejrzane, ale mimo to, że to zjadłem, to nie pokazało mi jakiegoś wyrzutu cukru, tam dosłownie do 100, tam 10, 100 podskoczyło mi, tak, czyli tak naprawdę nie podskoczyło mi, no ale staram się poprawić swoją dietę właśnie między innymi tym urządzeniem. Bardzo fajne, tylko że bardzo drogie. Akurat w tym przypadku kosztuje to 80 funtów na 14 dni i tak naprawdę no, jesteście, nie możecie tego kupować. Jest też taka opcja abonamentowa 2000 euro za cały rok, ale no, jakby to w ogóle nie wchodzi w grę, bo to jednak cena jest tak ostro zaporowa, że lepiej tego nie robić. Ale jesteście w stanie przez te 14 dni naprawdę zbadać, co działa, jak działa. Mi się na przykład okazało, bo ja na przykład na keto czasami pozwoliłem sobie na jabłka i jak zjadłem jabłko, to naprawdę insulinę mi tak wywalało, insulinę, cukier mi tak wywalało, że masakra. Nie że poza normę, nawet daleko od normy, ale no było to znaczne. Nawet po zjedzeniu tam połówki czy ćwiartki jabłka, bo ja tam też tego dużo nie jem, bo jestem na tej diecie ketogenicznej, więc która składa się z tłuszczu i białka, więc całkowicie unika się takich różnego rodzaju cukrów, każdego rodzaju węglowodanów i jakoś to tam jest. No, my czekamy teraz na Arletę. Arleta poszła kupić burgera, kupi nam jakieś tam różne rzeczy. Weźmiemy sobie to do samochodu, no i później sobie to pewnie w domu zjemy. Taki wypad, to mój chyba drugi wypad od kilku miesięcy tak naprawdę. Nie, trzeci, przepraszam. Oto jakieś... Nie no, ja odkąd jestem na keto, to w ogóle nic nie jadłem w McDonaldzie, bo nie wiedziałem, że mogę jeść te burgery. Czyli od jakichś 17 miesięcy to jest mój trzeci wypad. Ale czemu by nie? Można sobie zawsze na takie coś pozwolić. No, akcja gazebo, jak ma wyglądać? Wyrzucimy to na ten taras. Zostawię to Arlecie. Arleta niech sobie to otwiera i zaczyna sobie składać te małe części. Ja w tym czasie muszę iść do uli, więc no, jest tam troszeczkę do zrobienia. I w tym czasie, jutro na drugi dzień po prostu będziemy już to skręcać w całość. Gibie się to strasznie, ale pomyślałem sobie, że można temu zapobiec. My myślimy w ogóle nad zrobieniem jakiejś ścianki, więc możliwe, że to zrobimy i będzie wtedy o wiele lepiej. I tutaj jest opcja, że zrobimy ścianę i zrobimy te lazy spa, żebyśmy mogli sobie czasami wejść do takiego jacuzzi i posiedzieć troszeczkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A co, ja widzę się z Wami za chwilę, ja czekam na Arletę, nie ma co dalej przedłużać. Widzimy się już niedługo. Udało nam się dojechać. Wszyscy najedzeni? Wyskakuj, Wiktor. Dobra, my zaraz się bierzemy za... O kurczę! O, udało się. Tak się pewnie tego bagażnika nie powinno otwierać. Ale i tak jest spierdzielony. Ściągniemy sobie tą gumkę. Dobra, gumka ściągnięta i teraz już wyciągamy to, ja idę się ubierać w strój pszczelarski i będziemy nagrywać odcinek z tego, od pszczół. A teraz sobie wyciągniemy RTT to teraz? Tak. No, musisz ich teraz pokazać. Dobra. O, złap za tył w sumie. Masz, czy nie? Ciężkie, nie? No. Jeszcze chodź. Tutaj to położymy, bo tu będzie rozkładane, nie? Dobra. Tutaj ten nasz nieszczęsny taras ma bardzo duże te przerwy. Bardzo rzeczy nam tu dużo wpada, więc Arleta będzie musiała uważać, żeby jakieś śrubki nie powpadały. Bo później będzie pewnie ciężko trochę z odzyskaniem. Pod to się jest bardzo ciężko dostać, od tej strony się nie dostaniecie, bo jest za nisko. Tylko od strony tamtej lub od strony domku. Ale uwierzcie mi, że próbowałem i nie jest tak prosto. Z tej strony w ogóle też się chyba nie dostaniemy się z tej strony, bo jest obudowane deskami, a z tamtej są przecież schody, więc tylko od tamtej strony musicie przejść pod całym domkiem, jak coś zgubicie. I Wiktor tam nagubi już mnóstwo zabawek. No, tak więc tak to wygląda, patrzcie, jak tą stronę. A tutaj pułapki na osy. Jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze parę przyjedzie, ale ta wiesz o tym? Jeszcze parę przyjedzie, no. Wojna na osy w tym roku na całego. Dobra, będziemy kończyć. A jutro spodziewajcie się odcinka, lub pojutrze, spodziewajcie się odcinka ze złożonego i ze składania całego gazebo. Dobra, witam, chciałem powiedzieć. Do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie coś po sobie. Do zobaczenia, hej.